parafia Saskiej Kępy, na Saskiej Kępie, gdzie Janka poturbowali, pobili parafianie. Czyli proszę Państwa, myślenie po swojemu. Saska Kępa, parafia. Ten facet nam przysłania, że się człowiek na przystanku rozgościł, opiera się o przystanek, proszę Państwa. I czasem ludzie nie rozumieją, że coś się uszkodzi, coś się przewróci. Także proszę Państwa, msza za mszą tutaj, stąd, czy coś koło tego miejsca w Toruniu, u ojca Rydzyka, no ale Warszawa cała jest praktycznie katolicka. Tutaj Janek Witek kiedyś, swego czasu, jak należy do tej parafii, no to poszedł po kaszę. No, ale tam takich, co po konserwy, po kaszę i po makaron stali, było więcej. No to, ponieważ jest pyskaty i coś tam gadał, no to go pobili. Czyli parafia za parafią, proszę Państwa. Myślenie o USA, myślenie o Anglii, o Anglo-Ameryce, Białystok, ale postępowanie po swojemu, że tu pokasują, pochrumkują, pobrechują, rzucają się na siebie, są agresywni. Tutaj też, kiedy w Sylwestra biegłam, facet leży na gdzieś na skrzyżowaniu, tam 100 metrów dalej po prawo. Na przejściu. No i co z tego? Czy zemdlał, czy ktoś go pobił? Agresja za agresją. No wprost, jak Państwo pójdziecie, jest park Skaryszewski pomiędzy Polskim Wedlem i Saską Kępą, to tam w ogóle mordują. A wszędzie, gdzie ktoś przychodzi, jest krzak, jest drzewo, to ciebie zaatakować mogą. Warszawa, Saska Kępa. Razem ze słońcem. Piękne to słońce, takie stonowane, troszeczkę chmury. No i ta wiosna nie chce się tak objawić na 100%, proszę Państwa. No i co jeszcze? Centrum krwiodawstwa. Centrum krwiodawstwa. Warszawa. Chcę dwa przystanki tylko przejechać. Oczywiście, że dzisiaj w sobotę, zwykłą sobotę, jest jak w święto, nic nie jedź. Z tamtej strony na pętlę poczekaj, z powrotem dopiero będziemy coś mieć.